стосунки польсько-білоруські в перспективі історичної. Вибітне постаче, які мали найбільший вплив на дії Білорусі і Польщі. Співчесне видаження через призмат історії. В проєкті «От прошлості до прошлості» на фалях Міжнародного радіо «Білорусь». Dzień dobry, szanowni słuchacze, miło mi powitać wszystkich w audycji radiowej od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Nazywam się Radziwon Popiel, temat naszej audycji dzisiaj Aleksander Hoćko, białoruski Polak, który odkrył dla nas Iran i jego kulturę. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziś, drodzy słuchacze, w naszej audycji radiowej od przyszłości do przyszłości kontynuujemy rozmowę o Aleksandrze Hoćko, znanym badaczu języków wschodnich, znanym orientaliście, który jest jednym z pierwszych badaczu kultury Iranu, Azerbejdżanu, Kurdistanu, filologu i tłumaczu, który został urodzony na terenach Białorusi i był Polakiem z narodowości. Można powiedzieć, że Aleksander Hoćko to był jeden z pierwszych naukowców, który otwarł dla naszych krajów i dla Białorusi i w ogóle dla przeszłego Cesarstwa Rosyjskiego i dla Polski oczywiście i dla Europy Zachodniej świat kultury starożytnej Wielkiej Eurazji i jej licznych narodów. A jeszcze Aleksander Hoćko został znany jako utalentowany poeta. Naukowy i poetyczny dorobek Aleksandra Hoćkiego jest zbyt wielki. Niestety teraz on jest nie bardzo znany. Myślę, że trzeba to naprawić, dlatego dedykuję mu tę audycję. Kiedy mówić o działalności naukowej i twórczej Aleksandra Hoćko, to jeszcze w wieku 16 lat on został zainspirowany pięknym majątku Zalesia na terenach teraźniejszego rejonu Smorgońskiego obwodu Grodzieńskiego Białorusi. W tym czasie majątek Zalesia został należający do księcia Michała Kleofasa Ogińskiego, znanego działacza społeczno-politycznego późniego Wielkiego Księstwa Litowskiego i oczywiście znanego kompozytora i muzyka. Do rzeczy teraz w Białorusi ten majątek Zalesia i pałac w tym majątku też istnieje, on dobrze zachował się i teraz tam znajduje się muzeum otwarte dla odwiedzenia. Z tej przyczyny zapraszamy, szanowni słuchacze, do odwiedzenia Białorusi w tej liczbie odwiedzenia tego znanego majątku i pałacu w Zalesie, który kiedyś należał do księcia Michała Kleofasa Ogińskiego i teraz należy narodu białoruskiemu, ale jest otwarty dla odwiedzenia w tej liczbie do odwiedzenia przez wszystkich, kto chce jako turysta odwiedzić tę miejscowość. I to odwiedzenie majątku Zalesia w wieku 16 lat zainspirowało Aleksandra Hoćko, który został bardzo wrażony pięknem tego majątku, do napisania pierwszych utworów поетичних, то був вірш, який так називався «Залєсі». Він został написаний через Олександра Хоćко в 1822 року. Адам Міцкевич своїм заімпровізованим віршу, який так називався Олександр Хоćко, назвав свого колегу писажа Соковим. Адам Міцкевич прочитав цей вірш своїм товаришам в 1824 року, бендос увінзьоним в мурах Базильяну. Міцкевич признав, що Олександр Хоćко розумів таємницю льоту орла так добре, що сам ожил му заздрощив, як мовив Адам Міцкевич. Ще Міцкевич переповідав му велику прийшлость, мовивши, що Хоćко певного дня займе його місце на так званому польському троні поезії. В 1829 році Олександр Хоćко видав в Петербургу збір, який називався «Поезія». Зостав знаний також як «Поезія Олександра Хоćки», в якому
tym znalazło się 36 współczesnych pieśni greckich, różne małe sztuki, poemat orientalny Derar, skupiony na przykładach orientalnych wierszy Byrona, znanego pisarza i w pierwszej kolejności poeta angielskiego, który pisał w stylu romantyzmu. Jeszcze w tym zbiorze poezji Aleksandra Hoćki znajdowała się balada Maliny, która została stworzona na podstawie białoruskich motywów ludowych. Z tej przyczyny widzimy, że poezja Aleksandra Hoćki i utwory, które zostali przetłumaczone przez niego, uzyskały wpływy jednocześnie z różnych stron i ze strony ludowej poezji i folkloru białoruskich, i ze strony folkloru polskiego, i ze strony poezji orientalnej, poezji perskiej, a jeszcze ze strony poezji greckiej. Do rzeczy na zbiór poetyczny Hoćkiego opowiedziała stołeczna gazeta literacka, wydawana przez poeta Ludwiga przy udziale Aleksandra Puszkiewicza i opublikowała ona pozytywną recenzję. Jego kolega, pisarz polski, bardzo znany, Juliusz Słowacki, do rzeczy, który też był dobrym znajomym Aleksandra Hoćkiego, wykorzystał fabułę wiersza Aleksandra Hoćkiego Maliny, który został stworzony na podstawie białoruskich motywów ludowych, do stworzenia swojego dzieła dramatycznego Baladyn. Projekt Od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Drodzy słuchacze, w eterze Międzynarodowego Radia Białoruś, audycja Od przeszłości do przyszłości. I ja stały prezenter tej audycji, Radziwon Popiel. Dzisiaj rozmawiamy o Aleksandrze Hoćko, znanym białoruskim Polaku, który został znany jako bardzo utalentowany filolog, badacz języków islamskiego wschodu, tłumacz z języku perskiego, farsi, z języku kurdzkiego, z języku talijskiego, który został znany jako wydawca starożytnych pamiętników literatury perskiej, a jeszcze który był rosyjskim dyplomatem w Persji, znanym poetą i literaturoznawcem. Porozmawiamy o tym wszystkim bardziej szczegółowo. Po zapoznaniu się ze zbiorem Aleksandra Hoćkiego, Adam Mickiewicz napisał do niego list z Szwajcarii, z Żeniewy. Mickiewicz napisał, że z wielką przyjemnością czytał poezję Hoćkiego, w pierwszej kolejności jego pieśni i baliady. Pierwsze notatki Aleksandra Hoćkiego z podróży do Persji, gdzie został wysłany z misją dyplomatyczną do Rosji, uzyskali się na początku lat 30. XIX wieku w tygodniku petersburskim w języku polskim i w tej samej gazecie literackiej w języku rosyjskim. Wzbudzili spore zainteresowanie szerokiego grona czytelników. Do rzeczy, Aleksander Hoćko odwiedził Persję w tym czasie na rok później po zamordowaniu w Teheranie rosyjskiego ambasadora i poeta Aleksandra Gribojedowa, który został zamordowany w czasie niepokoju politycznego, który odbył się w Teheranie i w ogóle w Persji po porażce Persji w wojnie z Cesarstwem Rosyjskim. Hoćko podróżował po Persji dokładnie śladami zamordowanego rok wcześniej Gribojedowa. W swoich szkicach o Azerbejdżanie Aleksander Hoćka odnotował bogato sztukę ludową Azerbejdżanu i jego architekturę narodową. W 1835 roku jeszcze jeden działacz kulturowy i społeczny rosyjski Dąbrowski pisał. W poezji polskiej po Mickiewiczu następnie drugi wybitny poeta to jest Aleksander Hoćka. Obaj gloryfikowali wschód, ale każdy z nich ma swój własny oryginalny pogląd. Mimo że Hoćko ustępuje Mickiewiczowi w sile twórczej, wyobraźni i w głębi myśli, jego poezja tchnie jakimś
орієнтальним вогощо і вилєваще з гліньби душі, дищ сам поета студйовав всхуд цуш. Олександр Хочка теж нагрівав спомнення Адама Міцкевича і помагав в їх публікації. Кореспондував з Адамом Кіркорем, ще єдним знаним пісажем, видавцем, археологом, бадачем старожитності Білорусі і Літви історичної. Теж Хочка кореспондував з братами Тишкевичами, білоруськими ділачами сповічними і культуровими, які заснували знаний музеум старожитності в місті Логойськ в Білорусі. В тим часі Хочка активно публікував свої артикули в газеті «Кур'єр Віленський», який теж зостав знаний як «Бюлетин Віленський». Станіслав Здзєрський в ксьонжце «Перв'ястек Людови в поезії польській 19 віку», студія «Порівнавчо-літерацьке», в 1901 року звертає увагу на баляди Хочського «Хабер», доконує паралелі поміж балядо а віршем Міцкевича «Утєчка», шеговово розв'яжа баляди «Маліни», зауважує свій зв'язок з фольклором не тільки білоруським, але також українським. В тим самим року в публікації «Альбом біографічний заслужених поляків і поляк віку 19-го», томик перший, указав ще обширний артикул посвянцений творчості Олександра Хочського. Дуже чесні опіни, що Олександр Хочко був одним з перших, хто став використовувати слово «романтизм» як назву одмислового стилю літераційного і стилю штуки пенкної на теренах Європи Всходньої. Але треба повідати, що, очевидно, Олександр Хочко є дуже знаний не тільки як поет, і, бачить, може, зараз навіть і не в першій колійності як поета, але як бадач культури і язика перського, як бадач язика курдського і язика таліського, бич може один з перших бадачів тих язиків з цезарства російського в тій лічбі з Білорусі, і бич може один з перших, чи вагулі перший поляк, який зостав бадачем тих язиків і культури перської і курдської. Праця в язику ангельським і французьким на тему літератури перської Олександр Хочського має надалі значення науково. Олександр Хочко є одним з перших, які перетлумачили поезію туркменського і азербайджанського на язики європейські. В 1842 року опублікував в Лондоні три вірші туркменського поета-філософа 18-го, початку 19-го віку Максим Гулі, який зостав класиком літератури туркменської. Хочко опублікував те вірші опочаєнс публікація нотко-біографічна. З тієї причини відіме наукове подейще, науковий аналіз поезії туркменської зі сторони Хочка. Ще можна повідати, що Хочко зостав першим колекціонером фольклору азербайджанського. Він видав в Лондоні богатирський епос «Людови Кер-Оглю», який награв в Азербайджане. Хочко був також популяризатором творчості вибітного пісажа азербайджанського Мірзи Фаталі Ахундзаде, який теж знаний як Мірза Фаталі Ахундов. То був знаний азербайджанський пісаж, педагог, поет, філософ і особа публічно, членок російського цезарського товариства географічного, творця драмату азербайджанського і критики літераційної в літературі азербайджанський. Проект «От пшешвощі до пшешвощі» на фалях Міжнародного радіо Білорусь. Шановні слухачі, на фалях Міжнародного радіо Білорусь, проект «От пшешвощі до пшешвощі» і я, Радживон Попіль. Тема нашої аудиції дзічай – Олександр Хочко, білоруський поляк, який відкрив для нас Іран і його культури. В 1852 року Олександр Хочко опублікував «Граматія перського», бич може, один з своїх
głównych i najbardziej znanych utworów, za co otrzymał od cesarza Francji Napoleona III order Legii Honorowej. W Paryżu Hoćko przyjaźnił się znów z Adamem Mickiewiczem, któremu pomagał w wydawaniu międzynarodowej gazety Trybuna Narodów. Od 1857 do 1883 roku Hoćko był profesorem literatury słowiańskiej w Collège de France, paryskiej instytucji edukacyjno-badawczej. Kierował wydziałem, który wcześniej do rzeczy zajmował Mickiewicz. Później Hoćko opublikował Wzory poezji ludowej Persji i Zbiór dramatów perskich, który został nazwany Teatr Perski. A jeszcze przetłumaczył perską powieść Padiszach i Czterech Derwiszów w 1859 roku. Jeszcze Aleksander Hoćko opracował szkic gramatyczny południowego dialektu Kurdów, narodu, który teraz mieszkaje na terenach Iranu, Syrii, Turcji i Iraku. Z tej przyczyny, jak już mówiłem, został Aleksander Hoćko jednym z pierwszych badawców obcokrajowych języka i kultury kurdzkiej. Jeszcze Aleksander Hoćko opracował słownik polsko-angielski i angielsko-polski, którego pierwsze wydanie ukazało się w Berlinie w 1874 roku. Przetłumaczył ukraińskie i wołoskie pieśni historyczne na język francuski. Te przetłumaczenia zostały wydane w 1879 roku. Z tej przyczyny widzimy, że Aleksander Hoćko jako prawidłowy poliglot znał nie tylko języki wschodnie, ale i języki zachodnie, angielski, francuski. Znał on i języki słowiańskie. Widzimy, że to nie tylko język polski czy język angielski, ale i język ukraiński i język białoruski częstkowo został wykorzystany przez Hoćko w jego twórczości. I z tej przyczyny widzimy, że chociaż Aleksander Hoćko może być postrzegany jako osoba kontrowersyjna z politycznego punktu widzenia i naprawdę prawdopodobnie, że politycznie on nie był konsekwentny, ale jego dorobek naukowy, jego dorobek twórczy, jego dorobek filologiczny, lingwistyczny i poetyczny jest naprawdę ogromny i musimy obowiązkowo pamiętać o tym dziedzictwie Aleksandra Hoćki, o tym dziedzictwie, które, oczywiście, należy teraz i do Białorusi, i do Rosji, i do Polski, oczywiście, i do Iranu, i do Azerbejdżanu, i do krajów Europy Zachodniej. W tym sensie, nawet jeżeli i nieświadomie, ale Aleksander Hoćko i jego dorobek naukowy i literacki włączy całą Eurazję, jednoczy i Eurazję Zachodniej Europy, i Eurazję Wschodnia, Azję, jednoczy Białoruś, Polsko, Rosję, kraje Zachodniej Europy nawet, Iran, Azerbejdżan, Grecję i inne kraje i narodowości. Aleksander Hoćko zmarł 27 grudnia 1891 roku w mieście Noisy-le-Sec we Francji. On został pochowany na cmentarzu w Montmorency, który często nazywany jest polską nekropolią lub panteonem polskiej emigracji z tej przyczyny, że na tym cmentarzu zostało pochowano dużo Polaków. Na tym, szanowni słuchacze, czas naszej audycji teraźniejszej dobiega końca. W kolejnych naszych audycjach będziemy kontynuować rozmowę o znanych naukowcach i działaczach kultury, Polakach i Białorusinach, orientalistach, które otworzyli dla naszych krajów i dla wszystkiego świata ogromny obszar kultury narodów Wielkiej Eurazji. I w ten sposób uczynili wszystkie nasze narody, narody rozległych w przestrzeni Eurazji, bliżej siebie i przyjaźni. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś.
Dziękuję za uwagę, szanowni słuchacze. Do zobaczenia ponownie w audycji radiowej Od przyszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białorusi. Стосунки польсько-білоруські в перспективі історичної. Вибітне постаття, які мали найбільший вплив на дії Білорусі і Польщі. Співчесне видаження через призмат історії. В проєкті «От пришвощі до пришвощі» на фалях Міжнародного радіо Білорусь.